29 maja w Oświęcimiu odbyły się uroczyste obchody Dnia Strażaka. Pod oddział na uroczystość wystawiła Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu oraz Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Powiatu Oświęcimskiego. Dzień Strażaka stanowi okazję do uroczystego wręczenia awansów i odznaczeń. Wśród wyróżnionych znaleźli się również przedstawiciele samorządu powiatowego, Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej. Brązowymi medalami za zasługi dla pożarnictwa odznaczyło Radę Powiatu w Oświęcimiu oraz Zbigniewa Starca, starosta oświęcimskiego. W imieniu Rady Powiatu Oświęcimskiego brązowy medal za zasługi dla pożarnictwa odebrała Iwona Gibas, przewodnicząca Rady Powiatu, a zarazem dyrektor Biura Poselskiego premier Beaty Szydło. Z dniem 1 maja komendant główny Państwowej Straży Pożarnej włączył Ochotniczą Straż Pożarną w Oświęcimiu i OSP w Bielanach do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Decyzję tę wręczyli strażakom ochotnikom zastępca małopolskiego komendanta wojewódzkiego Paweł Sejmej, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu, brygadier Piotr Filipek oraz starosta Zbigniew Starzec. Od 1 maja 2017 roku oficjalnie nasza jednostka OSP Oświęcim została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Jestem tutaj bardzo dumna ze swoich strażaków i mieszkańcy Oświęcimia mogą czuć się bezpiecznie. Z okazji Powiatowego Dnia Strażaka w Oświęcimiu został też odczytany list prezes Rady Ministrów Beaty Szydło. Co dzień ryzykujecie życie i zdrowie dla dobra innych. Zapewniacie bezpieczeństwo ziemi oświęcimskiej i jej mieszkańców. Bierzecie aktywny udział w życiu naszej społeczności, ucząc odpowiedzialności, dyscypliny i oddania wspólnemu dobru. Ta piękna postawa, przekazywana z pokolenia na pokolenie, współtworzy wspaniały dorobek oświęcimskiej strażackiej rodziny. Nigdy dość słów uznania za wasz trud i efekty działań. Wyrazy wdzięczności przekazuję także rodzinom strażaków, seniorom służby pożarniczej, pracownikom cywilnym PSP i wszystkim, którzy straż wspierają. Funkcjonariuszkom i funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej życzę niesłabnącej ofiarności w służbie ludziom i naszej ojczyźnie, zawodowej i osobistej satysfakcji oraz opieki świętego Floriana, waszego patrona. Łączę wyrazy szacunku, Beata Szydło. Dziękuję Państwu. Głos zabrali także samorządowcy, prezydent Oświęcimia Janusz Chwierut oraz starosta oświęcimski Zbigniew Starzec. Starosta przekazał przy tej okazji strażakom bardzo praktyczny i mobilizujący prezent. Panie komendancie, w imieniu samorządu powiatowego, w imieniu radnych Rady Powiatu w tej kadencji, chciałbym panu przekazać coś, co jest ważne tylko do końca roku. I tutaj kieruję słowa do pana komendanta wojewódzkiego. Mamy taką gorącą prośbę. Naszym strażakom powiatowym brakuje tylko placu przed remizem. Panie komendancie. Zdecydowanie jest to ta formacja, którą musimy wspierać i no, pilnować tego, aby cały czas zabezpieczenie nie tylko przeciwpożarowe, ale też przecież straży i zabezpiecza nas przy wszelkiego rodzaju zdarzeniach innych, czy drogowych, czy też powodziowych. Stąd też no, dofinansowanie i czek na 150 tysięcy złotych. Na pewno to poprawi jakość tutaj powiatowej straży. A no cóż tu mówić, że mieszkamy w takim, a nie innym rejonie i no jest to nasze oczko w głowie. Dla nas kwestie związane nie tylko z zawodową Państwową Strażą Pożarną, ale też ze strażami ochotniczymi,
to element budowania bezpieczeństwa naszych mieszkańców, a do tego jesteśmy powołani. Jednym z elementów tego obiektu, jeszcze niedokończonym, jest plac operacyjny, taktyczny przed budynkiem naszej remizy. Jest to nie tylko zwykły parking dla samochodów związanych z obsługą ochrony przeciwpożarowej tutaj na terenie powiatu, ale przede wszystkim traktujemy go jako punkt właśnie taki mobilny do gromadzenia sił i środków, które często na nasz teren przyjeżdżają w ramach różnych imprez, też o znaczeniu międzynarodowym, w zakresie potrzeby zwiększenia potencjału ratowniczego. Chcemy zmobilizować komendanta wojewódzkiego, żeby podjął wyzwanie i dołożył 50% do, tak jak pewnie mówił pan komendant Filipek, nie do parkingu przed Państwową Strażą Pożarną, ale po to, bo to ma służyć jako plac manewrowy. Bardzo często tutaj wiele jednostek bojowych pojawia się na terenie tej strażnicy i generalnie rzecz biorąc w uwłaczających warunkach, w błocie, w wodzie gdzieś stoją. Także to jest taki, można powiedzieć, zabieg w kierunku pana komendanta wojewódzkiego. Pewnie, że będziemy, że damy wsparcie, że poprosimy pana wojewodę, żeby może coś się dorzucił. Tak powiedzieliśmy, 150 tysięcy, termin ważności koniec roku, albo deklaracja, że pieniądze zostaną pozyskane w przyszłym roku. Chcielibyśmy ten plac manewrowy, parking przed strażnicą zrobić i to byłoby w zasadzie już takie uwieńczenie i zakończenie inwestycji budowlanej na tym terenie. Oddziały na prawo. Chodź.